Okej, dobra, to witam wszystkich serdecznie. Niektórzy może mnie znają, tutaj z Konradem działaliśmy już w przeszłości, tam dawno się nie pokazywałem na zdefiniowanych, ale myślę, że czas to zmienić. Pojawił się ciekawy temat, projekt, który ja już od krótkiej chwili obserwowałem. Teraz zagłębiłem się bardziej, dzięki czemu tutaj zobaczyłem potencjał. No przede wszystkim to, co mnie przyciągnęło do projektu, to podobieństwo i aspiracje do stworzenia konkurencji dla znanej pewnie tutaj wszystkim albo prawie wszystkim znany projekt DRIP. I wiadomo, ten projekt no, tak dobrze poszedł, że myślę, że jest szokiem dla wielu osób i no, widać potencjał tego modelu biznesowego. Dlatego tutaj no, od jakiegoś czasu nawet po rozmowach z Konradem stwierdziliśmy, że no, jeśli tylko pojawi się coś, choć ktoś mógł się wyciszyć tutaj, bo słychać jakieś dziecko, MacBook, o dobra, dzięki. Więc tak, no, stwierdziliśmy, że jak tylko pojawi się coś podobnego do DRIP-a i dobrze to przestudujemy i będzie to miało podobny potencjał, no to taki temat warto będzie przedstawić. Więc ten projekt nazywa się My Diamond Team. Na rynku jest od około miesiąca. Normalnie by to już było, powiedzmy, dosyć dużo, natomiast tutaj widać, że jest potencjał na long term. W tej chwili zaczęła się dosyć intensywna kampania na YouTubie. Dużo bardzo YouTuberów ogólnie mówi o tej firmie. Praktycznie już wszyscy tacy z czołówki, która zajmuje się DAP-ami. Także jest to na pewno ma duże znaczenie ta społeczność, która jest. Zresztą jak wejdziemy na Telegrama, to można sobie zobaczyć, że ta społeczność jest... No 2322 osoby, dosyć taka zgrana społeczność. Paweł, ja przepraszam się, nie wiem, czy ty udostępniasz w tej chwili tą stronę SM Light, czy coś innego, bo nie widzimy nic jakby poza tą stroną w tej chwili. Aha, to czekajcie. Okay. To coś źle zrobiłem. Dobra, to jeszcze raz. Teraz widać? Już moment, zaraz. Tak, widać. W tej chwili widać, okej. Okay. Dobra, to zaczynamy praktycznie od nowa. Sorry za to, tutaj dzisiaj taki mam dzień zwariowany, że... dobra, więc tak, projekt nazywa się My Diamond Team. Tak jak już wspomniałem, zainteresował nas ze względu na swoje podobieństwo do DRIP-a. No, jest tutaj dobra społeczność. Bardzo dobry, bardzo fajny admin, bardzo z nim mam dosyć dobry kontakt, więc widzę, że no jest taki do gadania, bardzo otwarty na społeczność. Dużo bardzo inwestuje w marketing. Teraz też zauważyłem wzmożone zainteresowanie firmą. Tutaj też na początku powiem, dlaczego w ogóle, jaki był jeden z powodów, dlaczego się zdecydowałem. No bo tutaj tak, projekt istnieje od około miesiąca. Projekt jest audytowany, także tutaj Mamy wszystko sprawdzone, że w kodzie nie ma żadnych backdoors, tak? To można sobie ten audyt też zobaczyć. Ja nie będę go tutaj omawiał, bo tam jest dosyć techniczny, ale każdy może sobie to sprawdzić, tak? Wejdziemy do light papera, bo tutaj będą takie istotne informacje dla nas, chociaż one są też tak naprawdę na stronie. Zaraz później, jak przerobimy to takie technikalia, no to tam jeszcze zobaczymy sobie na tym interfejsie graficznym, jak to wygląda, gdzie co jest. Więc zacznijmy od początku. Minimum w ogóle, żeby zainwestować, to jest 0,1 BNB, czyli praktycznie jest to dostępne dla większości osób. I podobnie jak w DRIP-ie, tutaj akurat zaraz powiem, dlaczego teraz zdecydowaliśmy w ogóle, żeby o tym porozmawiać. Podobnie jak w DRIP-ie mamy do 365% zarabiamy. Ten ogólnie model biznesowy może komuś przypominać jakieś poprzednie strona kontrakty, no ale tutaj dosyć duże rzeczy zostało zmienione, upodobnione do DRIP-a. Wiadomo, że teraz no, jest to jeden z najpopularniejszych DAP-ów, więc dużo firm na pewno celuje w stworzenie konkurencji. Tutaj możemy zarabiać na cztery sposoby. Jeden jest pasywny, trzy przez marketing. Jeśli zarabiamy coś z marketingu, to jest to nam wliczane do tych 365%, które możemy zarobić, czyli przez marketing zarabiamy po prostu szybciej. Możemy tutaj reinwestować i dopłacać, co jest troszkę jakby udoskonalonym modelem, który był wcześniej. Także zarabiamy 1,5% dziennie, 100% pasywnie, czyli tutaj nie jest wymagane żadne polecanie, żeby to uzyskać. Jeśli ktoś chce polecać, no to jest jeden poziom polecenia bezpośredniego. Tutaj mamy 5% prowizji.
I to, co najbardziej tutaj przyciąga liderów, youtuberów, influencerów, to matching commission. Tutaj większość tych osób widzi tutaj największy potencjał w tym, dlatego że mamy tutaj 15 leveli, tylko że to jest jakby matching commission, czyli tutaj otrzymujemy jakieś wynagrodzenie, jakąś prowizję w momencie, kiedy ktoś wypłaca, tak? Czyli no, to może dopiero z czasem gdzieś tam po prostu zacząć spływać, no bo ktoś wypłaca, no to wtedy jest naliczana ta prowizja. Oczywiście to jest wszystko wykonywane przez smart contract. Aplikacja jest całkowicie zdecentralizowana, zaudytowana, także to wszystko jest egzekwowane przez smart contract. Jest też taka fajna rzecz, która też na pewno przyciąga liderów, to jest Daily Top Referral Pool. Tutaj 3% z wszystkich depozytów jest przekazywane do takiego 10%, nie, 3% wszystkich depozytów jest codziennie jest dzielone na 4 najlepszych sponsorów, także ci influencerzy rywalizują po prostu o te spoty, nagrywają coraz więcej filmów, no jest to dosyć, pobudza mocny marketing. Też na co warto zwrócić uwagę, mamy tutaj podobnie jak w Dripie, nie wiem, w innych tego typu DAPach, mamy opłaty transakcyjne. Tutaj mamy 10% fee za inwestycje i za wypłatę, tak? Więc w momencie wpłaty tam, jeśli zobaczycie trochę wyższe opłaty po prostu, bo to będzie naliczane jako prowizja podczas zatwierdzania transakcji na MetaMasku, to jest właśnie te 10%, także no, te opłaty mogą być trochę wyższe niż normalne. I tak samo jest przy wypłacie. Oni tutaj to nazywają takim anti-whale taxem, czyli jest to jeden z takich tutaj cech, która ma spowodować, no, że ci najwięksi gracze nie będą wypróżniali kontraktu, tak? Więc tam jeszcze jest dodatkowy whale tax, o którym zaraz powiemy. Jest to no, po to zrobione, żeby kontrakt był jak najbardziej stabilny, tak? Zresztą widać już po proporcjach pozytyw, że na razie ten system się sprawdza. Wypłacając otrzymasz 90% tych środków, które na te koszty różne, które tutaj są, tak? Minimum to jest 0,1 BNB, jest też maksimum 25 BNB na jeden portfel, co też zostało stworzone w ten sposób w celu zapobiegania wypróżnianiu kontraktu, żeby był bardziej stabilny. I można wypłacać sobie codziennie. Tutaj jest to kumulowane, jak 24 godziny mijają, no to otrzymasz 1,5%, czyli no to 1,5% dziennie. Można również tutaj sobie reinwestować. Jest to, no to jest jedna z takich funkcji, która też moim osobistym zdaniem powoduje właśnie to, że ten kontrakt jest bardziej go widzę jako long term, dlatego no, że wiele osób tutaj będzie reinwestowało. Tam jest też taki bardzo fajny kalkulator, który motywuje do tych reinwestycji. Ogólnie cała taka tutaj jakby tam ten marketing firmy jest też skierowany właśnie do zachęcania do tego reinwestu. Tego nie było w tym poprzednim modelu biznesowym, który był tutaj bardzo podobny, więc nie trzeba nawet wypłacać sobie tych, to też jest fajne dla osób, które chcą reinwestować, bo nie musimy wypłacać sobie na nasz portfel wypłat i dopiero wpłacać ponownie, tylko po prostu możemy to z balansu zreinwestować i dodatkowo jeszcze otrzymamy 5% bonusu, czyli jak będziemy reinwestowali z balansu, będziemy 5% więcej dostawali do naszego łącznego depozytu, także jest to na pewno taka duża zachęta do compoundingu. Jest też tutaj możliwość wysyłania airdropów, robienia giveawayów, konkursów i zaraz to opiszę, jest to dosyć fajny dodatek, też zachęcający tutaj do właśnie budowania takich mocnych zespołów. I teraz za pierwszym razem, jak ktoś użyje naszego linka, czyli polecamy pierwszą osobę, zostanie utworzony taki jakby team. Ja zaraz to też pokażę, jak to mniej więcej działa. W teamie można widzieć, widzimy nasz team, widzimy naszego sponsora, widzimy, jakie on ma depozyty. Dosyć duży poziom transparencji jest tutaj, co myślę, że też wpływa korzystnie jakby na wizerunek. Też bardzo fajna opcja, to już od razu przejdziemy może tutaj. Mamy link zazwyczaj w DAP-ach z adresem portfela. Jeśli nie chcemy ujawniać adresu naszego portfela, ktoś może na przykład no, nie życzyć sobie tego, mieć jakieś powody, żeby nie ujawniać tego, można sobie tam chyba 0,01 BNP to kosztuje ustawić nasz indywidualny nickname i on będzie użyty jakby wtedy w reflinku, czyli nasz reflink będzie wyglądał wtedy tak.
a nie będzie tego całego adresu, jest krótszy, lepiej to troszkę wygląda, więc dosyć fajny taki mały dodatek. Dla mnie małe szczegóły się liczą, więc też to tutaj doceniam. No tutaj przykładowo ja sobie tutaj wrzuciłem jeden BNB, troszkę tutaj zreinwestowałem. Tutaj znowu mam coś tutaj mi się nazbierało, mogę to zreinwestować albo sobie wypłacić. Ja na razie staram się reinwestować, no bo tutaj na początku zawsze warto sobie troszkę większe ryzyko. No to jest oczywiście moja osobista opinia. Od razu powiem, że nie jestem doradcą finansowym, ani nie będę tutaj nikomu mówił, co ma robić, więc sami możecie sobie tutaj oczywiście dojść do własnych wniosków. Ja na przykład przez chwilę będę reinwestował lub wstępnie taką strategię sobie ustalałem, że na przykład, nie wiem, raz jeden dzień reinwest, drugi dzień dopłata. Można sobie w dowolnych proporcjach to robić. No, wydaje mi się, jak reinwestować na początku, więc tak, tutaj jest mniej więcej mój plan. Tutaj będziemy widzieć nasze personalne statystyki osobiste, więc ile nam mniej więcej wychodzi z aktualnego depozytu. Bardzo fajnie jest to wszystko tu rozpisane, ile te 1,5%, ile to będzie dziennie. Tu nam się będzie zbierał nasz przychód, tu będzie widać jakieś tam prowizje, ten matching bonus, który będzie naliczany dopiero w momencie, kiedy osoby z naszego zespołu zaczną wypłacać, bo tak to działa. No jeśli załapiemy się do tego top sponsor pool, tutaj widać właśnie pierwsze, drugie, trzecie, ile trzeba mieć w ogóle na przykład teraz, żeby się tutaj gdzieś spiąć, więc być może ktoś tutaj będzie się czuł na siłach, żeby sobie w tym rywalizować, akurat sami youtuberzy są. No i tu jest nasz adres i też widać adres naszego sponsora. Ogólnie jak będziecie wchodzili z linka, czy tam ten link będzie, warto zawsze sobie zobaczyć, jeśli będzie to link jakby z nickiem, no to tutaj ten nick się będzie pokazywał na górze, także możemy zweryfikować, czy na pewno nam odpowiednio został ten link jakby połączony z kontraktem, czy wejdziemy po tą osobę, którą... To jest też taki fajny incentyw właśnie dla influencerów, że można zachęcać osoby właśnie do dołączania do nas. Często jest tak, że ktoś na przykład oglądnie gdzieś jakąś prezentację, a sobie wejdzie do kogoś innego, wiadomo. Albo czasami coś tam w cookies się źle zapisze i nie wejdziemy po tylko kogoś, co chcemy. Tutaj możemy sobie to zweryfikować na początku, teraz tego nie będzie widać, ale jak wchodzimy, widać tutaj adres sponsora lub jego nick, więc przed wejściem możemy sprawdzić, czy na pewno wchodzimy pod osobę, co chcemy. Jeśli wchodzimy na przykład pod jakiegoś dużego lidera, czy no, tak jak tutaj na przykład wy z grupy zdefiniowanie będziecie wchodzili z linka Konrada, no to tu będzie w ogóle się utworzy taka drużyna, więc tutaj widać na przykład mojego sponsora, ja mogę sobie zobaczyć, ile on ma depozytu, tak? Tak samo mogę zobaczyć depozyty w mojej drużynie, jakieś tam pierwsze osoby, co dołączyły. Także jest to, mówię, dosyć transparentne. Tu będziemy widzieli, ile jest łącznie już teraz osób zarejestrowanych. Na razie to jest 671. Jeśli by porównywać na siłę do Dripa, to Drip na początku, jestem prawie od samego początku w Dripie, więc troszkę tam wiem. Rozwijał się powolutku, też nie było wielu tych osób. Nagle jak to ruszyło, no to gdzieś tam depozyt mi chyba prawie 100 razy wzrósł. Także no jest to na pewno jeszcze początek, tak? Tutaj widać, ile depozytów zostało łącznie już zdeponowanych. Na balansie zaraz zobaczymy, też jest jeszcze spora suma, jakby patrzeć proporcjonalnie. 624 BNB. Zobaczcie, ile jest wypłat, tylko 50 BNB, więc myślę, że są to bardzo zdrowe proporcje. Widać, że po tutaj możemy wszystko sobie badać. Dla mnie to jest istotne, tak? Ja tutaj matematycznie podchodzę, więc te wszystkie, każdy ten parametr ma dla mnie jakieś tam znaczenie. Na przykład tutaj widzę, że bardzo dużo w stosunku do wypłat zostało zreinwestowane. To jest bardzo dobra oznaka zdrowego po prostu tutaj zdrowych proporcji. No tutaj widać, ile ten reward pool sponsorski ma już sobie. Codziennie 7% z tego jest przeznaczane na nagrody, także warto sobie o to rewizować, jeśli jest się takim jakimś dużym influencerem. Jak mógł prosić Robert Schroeder o wyciszenie. Tutaj będziemy widzieli, ile osób zaprosiliśmy, ile osób mamy już w naszej organizacji. Co jeszcze warto powiedzieć, wracając, jeśli wiadomo, ktoś chce polecać, mamy tutaj ten matching commission jest od 1 do 5 levelu 10%, od 6 do 10 7%, od 11 do 15 5%. Bardzo ważne, o czym zapomniałem wspomnieć, żeby odblokować sobie levele, musimy mieć jednego poleconego na każdy level, czyli jeśli chcemy mieć 15 leveli odblokowanych, musimy 15 osób w pierwszej linii zapisać. Nieważne na ile, na minimum przynajmniej i wtedy odblokują nam się kolejne poziomy, to jest istotne dla budowniczych, żeby o tym wiedzieli. To są oczywiście poziomy do matching bonusu, czyli tego bonusu, który będziemy mieli z wypłat osób w naszej strukturze. Czyli to jest 10% z wypłaty, tak? To jest istotne, żeby sobie to zrozumieć.
Tutaj mamy też zakładkę, jak sobie zejdziemy niżej, jest kalkulator, czyli możemy sobie zobaczyć, na przykład jak będziemy reinwestowali, nie wiem, przez 30 dni tą sumę, którą teraz mamy, jak wzrośnie nasz depozyt i jak wzrosną nasze naliczenia. Bardzo fajny, nieskomplikowany, prosty kalkulator. Tutaj też mamy coś takiego jak Team Airdrop, czyli no załóżmy, że jakiś tam lider czy influencer, którym będziemy, zdecyduje się robić jakiś konkurs, giveaway, czy cokolwiek, żeby jakby tutaj zachęcić do współpracy swój zespół. Tutaj wpisujemy Team ID, Team, czyli tutaj na przykład ja otworzyłem Team, no bo mam jednego poleconego, od razu mi to tworzy Team. I tu mam Team ID i sobie daję te ID, na przykład tutaj jest 99, to jest akurat mojego, sorry, to jest Team mojego poleconego. Tu jest mój Team, więc z tego Teamu, jak ja tutaj wpiszę sobie 99, na przykład dam, że chcę wysłać, nie wiem, pół BNB, mogę wyłączyć, żeby Team Owner tego nie dostał. Jak ma się parę teamów w drużynie, można nagradzać konkretnie wybrane teamy. I on rozdysponuje, smart contract rozdysponuje te środki równo na każdego uczestnika, co jest, no myślę, że fajnym rozwiązaniem, jeśli ktoś chce budować i zachęcać do współpracy w ten sposób. Też taka osoba, która będzie do kogoś dołączała, no to też może brać to pod uwagę, tak, że na przykład taki czy taki lider czy influencer być może będzie robił w przyszłości airdropy, więc jest dosyć istotne, pod kogo dołączysz, no tak patrząc pod tym względem. Można to sobie zrobić direct airdrop, czyli wysłać komukolwiek, to po prostu bezpośrednio tutaj podajemy, nie wiem, czy nicka, czy adres i możemy bezpośrednio przesłać sobie z balansu. I tutaj, szczerze mówiąc, to też dopiero od wczoraj tutaj badam, więc nie jestem pewien, czy to trafia na balans, czy to trafia do depozytu. Wydaje mi się, że na balans, więc jest to troszkę różnica od RIP-a, gdzie środki w taki sposób trafiały chyba do depozytu, ale to jeszcze zweryfikuję. Nie jest to na razie aż tak istotne, więc nie zdążyłem jeszcze tego dowiedzieć, dlatego no, przyznaję się od razu bez bicia. Jeszcze mam opisane to, o czym już mówiliśmy. Jest jeszcze ważna rzecz, czyli to, co zniszczyło już wiele systemów i w przeszłości właśnie ci najwięksi gracze drenowali po prostu kontrakt, powodując panikę i lawinę wypłat. I tutaj twórcy, tutaj też ten program, plan marketingowy tworzył, admin tworzył w porozumieniu z jednym z youtuberów, takim Experience Crypto 24/7, też tam znam chłopaka, dosyć spoko gość. I oni właśnie, no tak poradził się youtubera, co zrobić właśnie, żeby, no który już wiadomo, miał doświadczenie, też tam jest parę lat w krypto, przeżył akurat właśnie upadek tych programów, o których mówię, nie będę podawał nazw, to nie jest istotne, kto wie, ten wie, jeśli możecie się później spytać, jeśli ktoś będzie tak czuł taką potrzebę. I teraz, jeśli jest jakiś whale na przykład, który ma więcej niż 1% balansu kontraktu, czyli swoje jego udziały, to jest na przykład około 1%, on będzie płacił 5% dodatkowego taksu podczas wypłat i tak z każdym dodatkowym procentem będzie rosło o 5% ten taks. Maksymalnie, jeśli jest jakiś taki wieloryb, który ma na przykład połowę, tak się stanie, że tak się rozwinie ta hipotetyczna osoba, że będzie miała aż połowę, znaczy aż 10% balansu, no to on przy każdej wypłacie będzie musiał płacić 50% taksu, który wraca na balans. Tak, czyli w ten sposób jakby jest to, no myślę, że dosyć ciekawie zrobiony sposób na taksowanie tych największych graczy po to, żeby oni nie wydrenowali balansu, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Ale to wszystko, co tutaj tam powiedziałem, tu są jeszcze jakieś takie rzeczy, myślę, oficjalne, tutaj jakiś jest kontrakt, można sobie tutaj sprawdzić, to już o tym wspominaliśmy. Na koniec zostawiłem najważniejsze, to co dla mnie było bardzo istotne, to jest to, co ma się stać niedługo. Więc tak, ta firma tutaj, znaczy ten DAP, oni postanowili zrobić coś więcej i stworzyć konkurencję dla DRIP-a. I to, co widzieliśmy, no to jeszcze nie jest konkurencja dla DRIP-a, bo do końca lutego wyjdzie nowy DAP, nowy całkiem osobny DAP i do tego będzie token, czyli coś takiego jak DRIP. Możemy sobie dosłownie porównać, bo jest bardzo dużo podobieństw. DRIP też ma tylko milion total supply, to też będzie tylko milion. Będzie 5% taksu na buy and sell do płynności, 5% będzie szło do pula ekosystemowego, czyli też będzie to 10%.
Jedna różnica jakaś będzie, że tam chyba za reinwest będzie bonus, tak jak tutaj 5%, tak jak było tutaj w tej wersji My Diamond Team. Co jest bardzo ważne, tutaj jeszcze nie jest uwzględnione, to są informacje, które uzyskałem po rozmowie z właścicielem, z adminem. Dowiedziałem się, że jest Chorwatem. Być może, znaczy staramy się teraz, żeby zrobić z nim AMę jakąś taką, więc też to myślę, że tutaj zbuduje to dosyć wiarygodność. Sami zobaczycie, że facet jest bardzo, bardzo spoko do dogadania i bardzo otwarty właśnie na społeczność, więc to było dla mnie istotne. Tu jeszcze będzie ten dodatkowy bonus i DRIP, jak niektórzy może wiedzą, ma jeszcze dodatkowy token, który się nazywa BR3BP. Nie wiem, czy dobrze mówię. Jest to token, który jeśli chcesz polecać i odblokować sobie poziomy, musisz mieć określoną ilość tego tokena. I w ten sposób tworzy to jakieś tam, powiedzmy, ala DAO. Te osoby, które mają ten token, tam jeszcze wcześniej, bo on ma jakąś dłuższą historię. I jest to jakby no, sprawdzony już system, który działa, więc to się sprawdziło w przypadku DRIPA. Tutaj, żeby mieć odblokowane poziomy, bo tutaj będzie też taki system, tylko że nie będzie taki system jakby w DRIPie, gdzie zarabiamy z jednej linii, później idziemy na drugą. Nie, tak, to nie jest typowy system taki, jaki jest nam znany. Tu będzie ten sam system, co jest My Diamond Team, czyli po prostu 15 linii, ale uwaga, żeby odblokować te linie, trzeba będzie mieć pozycję w My Diamond Team, czyli My Diamond Team będzie nierozerwalnie połączony z Pistonem. Piston będzie wspierał My Diamond Team, bo część środków będzie szło do tego pula ekosystemu. Zauważcie, że to jest ekosystem pool, czyli to idzie do całego pula ekosystemu, bo to będzie stworzy te dwa jakby dapy współpracujące plus kolejne, które pewnie wyjdą w przyszłości farmy, no wiadomo, że widzieli. To będzie bardzo działało podobnie, dlatego że żebyśmy mieli odblokowane poziomy, będziemy musieli mieć odblokowane poziomy w My Diamond Team, czyli smart contract czyta te dane z My Diamond Team i tutaj one będą miały znaczenie, czyli to, że to powstaje coś nowego, nie znaczy, że tamten poprzedni projekt zostanie porzucony, wręcz przeciwnie, będzie on cały czas działał i współpracował z Pistonem, więc jeśli ktoś będzie chciał polecać, będzie musiał mieć pozycję w My Diamond Team, żeby miał odblokowane levele i to jest to, co mi się spodobało, bo jakby no jest to troszkę coś innego niż DRIP, nie jest to całkowita kopia, tak zwany fork 1:1, nieraz jeszcze z tą samą grafiką, tylko jest tutaj no, jakiś stopień kreatywności twórców i podoba mi się to, że to jest połączone, że tworzy się taki ekosystem. To jest oczywiście moja osobista opinia, to co mi się spodobało, przekonało mnie tutaj do współpracy. Każdy oczywiście musi sobie to ocenić samemu. Ja też na pewno tutaj będę miał jeszcze więcej jakichś szczegółów na temat tego Pistona, bo jeszcze nie ma tak dużo tutaj informacji, ale no każdy, kto zna DRIPA mniej więcej może się domyślić, jak to będzie działało. Także myślę, że projekt jest bardzo ciekawy, choćby ze względu, no głównym powodem, wiadomo, tak jak wspomniałem, jest podobieństwo do DRIPA, to, że jest to jeszcze stosunkowo nowe, że jest dosyć zgrana społeczność, która jak widać no nie wypłaca, to nie traktuje tego jako taki jakby powiedzmy tutaj ponzi na jakieś parę chwil, tylko każdy tutaj się nastawia, że to jest long term, dlatego też poszukując właśnie takiego bardziej stabilnego DAPA trafiłem na My Diamond Team i zdecydowałem się dołączyć. Ja tylko dodam, dobra, zostało nam 9 minut. Może są jakieś pytania? Może ja zapytam się jako pierwszy. Jeszcze tak jakby podsumowując, słuchajcie, no ja też jakby decyduję się przede wszystkim na ten projekt z racji tego, że na fali jakby popularności DRIPA i tego, co się w tej chwili dzieje, jakby tego całego ekosystemu, wiemy, co się, znaczy przynajmniej część z Was wie, co się dzieje w DRIPie, jak ten ekosystem jest rozwijany, dochodzi w tej chwili Animal Farm, tak więc zresztą dziś też był obszerny wywiad z Sharkiem, czyli deweloperem DRIP Network, natomiast w przypadku Pistona i My Diamond Team tutaj faktycznie oni podeszli troszeczkę inaczej i faktycznie wykorzystali jakby możliwość przede wszystkim DAP-u już istniejącego do tego, żeby go jeszcze jakby mocniej napędzić, bo tak naprawdę osoby, które będą budować, ja myślę, że sporo takich osób będzie, wiadomo, to jest jak w każdym tego typu projekcie, będzie jakby napędzał całą tą strukturę i jakby jeden z drugim będą zależne od siebie. Natomiast
to, co do mnie przemawia, przede wszystkim to, czego nie zrobiłem jakby na początku startu w dripie, bo Paweł do mnie jakoś w lipcu czy czerwcu, już teraz nie pamiętam, wyszedł z inicjatywą jakby Drip Network, natomiast na tamtą chwilę przyznam się szczerze, że całkowicie jakby zignorowałem, no bo no byliśmy jakby na innym etapie, wtedy głównie opieraliśmy swoje zarobki o różnego rodzaju projekty, szybkie możliwości gdzieś tam zarobienia. Przy okazji, słuchajcie, jakichś tokenów, tak? Natomiast w tym przypadku mamy zupełnie jakby inny sposób zarabiania. Natomiast będąc tu na samym początku, przede wszystkim mamy możliwość kupienia tych tokenów. I właśnie, Paweł, tutaj pytanie do ciebie. Czy coś wiesz na temat jakiejś formy pre-sale, private sale? Czy tak, to też będzie jakby... To jeszcze będę dogadywał, bo szczerze mówiąc, miałem dosyć chaotyczną z wczoraj do czwartej rano siedziałem. Jeszcze właśnie gadałem z tym adminem, tam zadawałem dużo trudnych pytań, rysowałem jakiś grafik, osoba w zespole, która ma trochę lepszy, to się przyda. Wiem, że będzie jakby tutaj więcej informacji przekazane. Możesz mi wspomnieć, Konrad, o co spytałeś, bo sorry, ja się trochę gubię, jestem niewyspany dzisiaj. Jeszcze raz te pytanie twoje dokładnie, żebym odpowiedział. Chodzi mi o to, czy wiesz coś może na temat pre-sale'a, tak. Jest taki plan. I tutaj więcej się dowiem, na pewno was poinformuję do jutra, że z tego co wiem, że będzie jakiś pre-sale i będą spoty dla youtuberów. Okay. Z tego co wiem. Jeśli będzie tak, że ja tam będę miał jakąś alokację, nie wiem jaką, to wstępny pomysł mój taki był, żeby zrobić jakiś wspólnego pula i się po prostu na to złożyć, nie będzie innej możliwości, żebyśmy mieli możliwość wystartowania. Jeśli jakieś inne możliwości, to się dowiem, ale z tego, co coś mi tam zasugerował w nocy admin, to chyba jakiś będzie i dokładnie wam przekażę, no na dzień dzisiejszy, to nie wiem tego już na 100%, dlatego nie chciałbym tutaj zapewnić, że tak jest, jak mówię, ale coś takiego jest planowane i te szczegóły, jak tylko dotrę do nich, to przestawię na pewno. Okej. No ja myślę, że tutaj ten jakby etap zbiórki chociażby przez private sale czy presale, myślę, że na pewno nastąpi, tym bardziej, że myślę, że tutaj też zastosują jakby taki model dwóch płynności, które stosuje chociażby Drip, czyli jedna odrębna na pancake'u dla osób, które chcą handlować do USD i już jakby wewnętrzna płynność na DAPie, która jest jakby celowana do osób, które gdzieś tam posługują się tylko i wyłącznie w obszarze samego DAPA. Można powiedzieć, że sprzedajemy do kontraktu wtedy, nie? Do kontraktu jakby sprzedajemy. Czyli co, mamy tutaj tak naprawdę gdzieś koniec lutego w tej chwili. Nie wiem, jak tutaj będzie, ale... Okej. Chodzi mi o start... No wiadomo, tutaj... Tak, do końca lutego ma być. Okej. Natomiast w tej chwili możemy się śmiało jakby rejestrować do My Diamond Team, gdzieś tam wrzucać sobie jakąś tam kwotę wybraną, minimum 0,1 BNB, tak żeby gdzieś tam już sobie budować chociażby takie podwaliny tego zabezpieczenia pod struktury, tak? Gdyby ktoś był zainteresowany budową, natomiast plus dodatkowo jakby pasywne zarabianie 1,5% bezpośrednio z naszego depozytu i zauważywszy na to, że tak naprawdę My Diamond Team będzie w tej chwili bardzo mocno rozwijać się, chociażby czy tam poprzez marketing, influencerów i tak dalej, jakby start Pistona, to myślę, że to jest najlepszy moment tak naprawdę w tej chwili na wejście, z racji tego, że ten balans będzie bardzo mocno w tej chwili rósł, takie przynajmniej jest moje odczucie, nie? Znaczy tak, no tutaj biorąc pod uwagę, że oni tak to wymyślili, że jakby pozycja w tym będzie niezbędna, jeśli będziesz chciał polecać Pistona, no to tak, no powiedzmy, no takie moje są spekulacje, że to powinno sobie wszystko funkcjonować jako ekosystem, czyli no, ludzie nie będą wychodzili z My Diamond Teama po to, żeby wejść do Pistona, tylko no, musieli być tu i tu. Panowie, ja tylko dodam od siebie na chwilkę, bo ja zaraz muszę uciekać. Jeśli chodzi o Dripa, to ja jestem bardzo zadowolony. Mój depozyt, ja wszedłem tak późno, bo niedawno, ale mój depozyt już podwoił się
a co za tym idzie wypłaty tam naliczenia dzienne już dwukrotnie, a momentami nawet dwuipółkrotnie, tak? Zależy jak ten drip tam się trzyma. Ja jestem z tego tematu bardzo zadowolony. Tutaj też widzę, tak jak wy opisujecie, jak Paweł Konrad, też widzę potencjał, na pewno się tym tematem zainteresuje. I tylko jedno pytanko z mojej strony. Kiedy można już ten nagrany Zoom, że tak powiem, wybranym osobom tam udostępniać? Kiedy to będzie dostępne? Ja, wiesz co, ja tylko go tutaj jakby zbuforuję po zakończeniu, podeślę ci nagranie przez Telegram, bo to jest duży plik, ale też będzie na kanale YouTube, nie? Tym samym dam ci tyle mi wystarczy. Ja jestem zainteresowany tematem, to tam Konrad później się zgadamy. No i dobrze wejść właśnie na samym początku, popatrzeć jak to się rozwija, bo później może być ładny szok, jak to wszystko pójdzie. No o to chodzi, nie? O to chodzi. A myślę, że gdzieś tam na ten bear market tego typu dapy jednak, no będzie to jakieś tam rozwiązanie, jakby nie patrzeć, zresztą o tym się coraz częściej mówi. Słuchajcie, zostały tylko 2,5 minuty, bo mamy tutaj tą wersję darmową, czyli 45 minut możliwości jakby korzystania z Zoom. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę, żeby tak na szybko, 2 minuty, żeby nas nie wyrzuciło, a jak nie, to będziemy kończyć. Mieli jeszcze czas się pożegnać ładnie, żeby był dobry materiał później do oglądania dla osób, które nie mogły przyjść. To oczywiście wbijajcie sobie, jeżeli ktoś jest tutaj od nas definiowanych, to na grupie sobie jakby temat rozwiniemy, jeżeli od Jarka czy od innych osób, to już jakby... Ja też oczywiście i Paweł służymy pomocą, jesteśmy na zdefiniowanych, tak więc tam też śmiało. No, jeśli tutaj ktoś był zaproszony od innej osoby, to oczywiście zwracamy się do tej osoby, tak? Bo medycznie... Dobra, słuchajcie, to tak na szybko. Czy są jakieś pytania jeszcze? No, ja myślę, że chyba nie za bardzo, także na spokojnie te pytania można zadawać na grupach. Tam, gdzie jesteście, od kogo byliście zaproszeni, także do tych osób kierujcie, a te osoby, jeśli będą miały jakiekolwiek, bo widzimy tu potencjał i zależy nam tutaj na budowaniu zdrowej społeczności, gdzie będziemy mogli razem się wspomagać, no bo taki tutaj jest zamysł też, który mi przedstawił admin programu, także myślę, że warto się zainteresować. Dobra, słuchajcie, ja za chwilę w takim razie po zakończeniu renderuję film i wrzucam go. Tak, ja też poproszę Kona, żebyś też mi przesłał, bo też tam... Tak. Będę wdzięczny. No dobra, słuchajcie, dobra, to dzięki wszystkim. Trzyma się tam, Jarek. Super, dzięki bardzo. Dzięki wam wszystkim, miłego urlopu Jarek i inni, którzy tam gdzieś przybywają na feriach. Ja akurat mam śnieg u siebie, ty widzę, że palmy. Także miłego wieczoru wszystkim i dzięki za obecność. Zdrówka, na razie. Zdrówka, to najważniejsze. Cześć.